Witajcie serdecznie, szanowni widzowie. Kariera Frejera powraca, to oczywiście ja, o Lemi Hardcore'owa Parka. Oh, I nasze Northampton, Lemi Hardcore, Barclays Premier League, nasz drugi sezon. pierwszym zajęliśmy szóstą pozycję i dzięki temu szczęśliwie udało nam się awansować do europejskich buharów, których właśnie zagramy w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zaczniemy. Od tego. Jesteśmy w grupie, już wcześniej awansowaliśmy, teraz do rozgrywki. Do fazy grupowej i mamy FC Kellen Bronby i Dundal, nie wiem, Dundalwie no co to nieistotne. Z takich ciekawszych wydarzeń rzeczy, które się ostatnio wydarzyły, kochani, mamy Ronaldo. Ronaldo, kochani, ale jak wiecie, ci zaobserwują dobrze karierę. Zjarałem totalnie. Ale to wszystko przez to, że te pierdzielone w tej polskiej wersji te zera nie mają przecinków i myślałem, że oni zbyt go wyceniają nasz... Tam 60 milionów, a tak naprawdę go oceniali na 6. Przepłaciłem strasznie, zapłaciłem 40. Nieważne. Nieważne, trudno. Mamy go. Mamy go, a tak mogliśmy mieć i Messiego jeszcze przy okazji. No nic szkoda. Mamy teraz na środku, bakali po prawej stronie. W obronie ciężko tutaj coś ciekawego wymyśleć. Mamy Angelino, który wejdzie na lewą stronę w tym meczu że muszę go za kogoś tutaj wstawić i tak myślę sobie, że on tutaj wskoczy za Younga, Young pójdzie na rezerwę. Mamy też kilku nowych, takich młodych zawodników, którzy mogą nam się w zasadzie przydać do niczego, ale zawsze są na zmianę. Jest to jakiś ten Jebu Dubu, Fofana, jak mu tamkolwiek, nie wiem. Ale są, tutaj z tyłu mamy też Jonesa, ale może coś z nich będzie, może wytrunujemy, ich, zobaczymy. Szczęsny na bramce, z takich nowości, no ogólnie rzecz biorąc to okno transferowe jakoś rewelacyjnie nam nie wyszło, ale przynajmniej będzie wesoło. Ciągle prowadzimy jeszcze kadę narodową Polski, ale nie awansowaliśmy chyba na mistrzostw Europy, jak się nie mylę, próbowaliśmy awansować. Właśnie, przydzielmy numery na koszulkach, bo tu mówiliście, że Ronaldo nie strzela, ponieważ Ronaldo nie ma siódemki, a ma dziewiątkę, więc za chwilę mu wrzucimy siódemkę może mieć jedenastkę, nie ma problemu. Może, może mamutę niech zagrać z dziewiątką. Na przykład. O, tutaj z dziesiątką może zagrać. Właśnie, trzeba troszeczkę tutaj pozmieniać. Bo to tak wiecie. Szczęsny niech broni z jedynką. O, tu jakaś. Trójka by się przydała. Te numery za wysokie mają. No właśnie, Angelino z czwórką. To musi z ósemką zagrać. O, Ten czujesz że z ósemką dobrze zagra. Co tam jeszcze mamy? Jeden, dwójki nie mamy. Dawaj, Nie no, z dwójką bez sensu. Dobra, ty pobiegasz z piątką, a bo Kuna z dwójką grał. Nie wiem czemu takie wysokie od razu numery są wybierane. Czemu nie jest wybierany najbliższy. Najniższy. Dobra, pierwsza jedenastka ma od 1 do 11 i to mi się podoba. Tak powinny być numery, a nie jakieś tam wymyślone cuda. A reszta ma jakieś tam swoje cyferki. I OK. Dobrze. Tu jeszcze. Lista kontuzji to nie, dytuj zawodnika, tutaj nic nie zrobimy. Składy mamy OK. Dobrze, kochani, możemy w takim razie zagrać. Chyba tak wygląda dobrze, tu skład. Wszyscy są w miarę wypoczęci. Przed nami meczyk. Pierwszy, wiecie co zauważyłem po ostatnim update'cie tym 3.5.0? mam Dziwnie mi FIFA po wyjściu na przykład jak wchodzę w skład i teraz cofam i chciałbym na przykład od razu w tym menu rządzić, to nie mogę, muszę chwilę odczekać o jakieś, nie wiem, 3-4 sekundy zanim w ogóle mi zacznie to menu działać. Nie wiem dlaczego, ale zauważyłem też, że Black Ops czasami się wysypuje, jakoś dziwnie. Po tym update'cie jakoś zauważyłem, że konsola jakby troszeczkę zmulała. Troszeczkę by zmulała. Nie bardzo, ale trochę zmula. Nie wiem. Nie wiem czego to wina, ale działa. Okej. Okay. Tringi mamy. Brand be, brand be, brand be. Jedziemy, jedziemy koni Centrala symuluj mecz. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Pierwsze spotkanie w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że dość pozytywnie. Że Ronaldo coś może zacznie strzelać. To ustawienie nie wiadomo, czy jest tak, jak powinno być. Może coś powinniśmy zmienić. Zobaczymy, mam coś wody wodę do picia. Jestem zaspany totalnie, słuchajcie, wstałem dzisiaj. Nie, pożiemy po się o 9 rano, wstałem chyba o 12. E I Bailey wali już. Mówiłem? Z ósemeczką, jakby chodził. Mamy ciągle jeszcze 6 milionów jakby co na transfery i gdybyśmy dobrze zagrali w tych pucharach, Kante pięknie 2-0, to powiem wam, że żebyśmy mieli szansę jeszcze jakiś tam całkiem przyjemny transferek może jakiś zrobić. No, bakuna Matata, tata. znowu koszulkę ściągnął, cholera jasna. Szczelił bramkę na 3 do zera, nie czym tą koszulkę ściągał. Zawsze tak sobie mówię, jeżeli ktoś szczeli w tej samej minucie, i w tej samej, yy, i w tej samej minucie również dostanie żółtą kartkę, to obstawiam, że kart yy, ściągał, yy, koszulkę. Tak właśnie sobie to tłumaczę. No dobrze, przynajmniej liga, moi mili, przynajmniej liga, i tu już wam mówię, yy, jak to wygląda w tej chwili, chcę Wam pokazać, przecież przypomnieć, jak nasza tabela się prezentuje, bo tutaj, no powiedzmy, że zaczęliśmy dość średnio, ale nie najgorzej. No, mamy jedno zwycięstwo, trzy remisy aż i jedną porażkę. No i z bramkami mamy tylko zaledwie, na pięć meczów mamy aż, ty... aż tylko trzy strzelone. No i tylko cztery stracone, jesteśmy minus jeden. Ale ostatnio też słabo zaczęliśmy. Chelsea znowu idzie jak huragan. City United w górze, Liverpool, Newcastle, no tam się kurde dzieje z przodu. Na razie bez naszego tutaj udziału, ale okej, okay. spokojnie, zespół, zobaczmy, jak wygląda, bo tutaj troszeczkę będzie przemęczony, ale nie źle. Nie, nie, nie wygląda to najgorzej. Dobrze, spokojnie. Centrala, jedziemy, z Evertonem u siebie. Z Chelsea wygrali 2-1, z West Hamem z remisu, grają ostatnio. Co oni mają? No właśnie, kurna, ja zero z nami. Co oni tu mają w tym składzie ciekawego? Ja musiał ich przejrzeć ten Everton, Co oni tam mają? Czy tak dobrze grają? Kurna 2-0 2-0 utopiłem i to gładko. Kurna. Powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy czasem tutaj tego młodego jednego nie wstawić. Tego Magellana, tak? Chcieliśmy. Właśnie, Magella, 17 lat, 69. On coś by mógł być warty jeszcze. Dawaj tego Magellana. Potrenujemy. Orientacja podania. Orientacja długie podania. Dobra. Dajmy go tutaj, jeszcze moje. ja tego ja już nie będę trenował. Jego niego tu już dużo nie będzie. A z Magellana jeszcze coś może być: obrona, dribbling, o, dribbling, zwinność, wytrzymałość, nawet ma wytrzymałość, najgorzej, ale okej, okay. tutaj mu damy. Spoko, możemy potrenować. On za chwilę może mieć kurde wysoki overall. Może coś z niego jeszcze tutaj wykombinujemy. Dobra. Tam jeszcze coś była wzmianka na temat naszego ustawienia że to ustawienie nasze nie jest tak, jak powinno być, właśnie, bo oni są środkowi. Chyba tu powinniśmy grać yy, yy, szerzej. Szerzej powinniśmy grać. A może takie ustawienie sobie zrobimy. I na przykład Ronaldo by całkiem zapierdzielał po tamtej stronie. Ha? Zobaczcie, takie ustawienie byśmy zrobili, z możemy popróbować, nie możemy się pobawić. Ronaldo by poszedł na tą stronę. Teraz, Ech, Momencik. Bailey musi z tej strony iść. A trochę też do dupy, bo to też nie to ustawienie. Mamutę na środek, ten by poszedł tutaj. No dobra, Grey by zagrał na środku, ale nie może grać na środku, to Kantę może grać na środku. Tak powiedzmy. Zobaczymy, takie ustawienie. Cholera jasna, to taki trochę eksperyment, ale coś trzeba kombinować. Mamy zawodników, trzeba to kombinować. Zawodnicy muszą sobie tutaj wytrzymać. Miejmy nadzieję, że oni już będą w miarę przygotowani. No nie jest najgorzej. Zaczymy takim ustawieniem: Crystal Palace. No gramy średnio, gramy. No widzę, że zaczęliśmy lipnie i coś czuję, że tak będzie. Kurę lipnie to się teraz trzymało nas. Coś czuję, że ten sezon będziemy musieli potraktować trochę eksperymentalnie. Tylko na tyle eksperymentalnie, żebyśmy się otrzymali. W środku. Dobrze, mam mu te. Wow, wow. mam mu te pięknie i do szatni pod koniec. Dobrze, dobre. Czyli strzela coś tam. Czyli jako tako a tak coś robi. Wiecie, zawsze mogę Ronaldo wystawić do przodu, ale nie wiem, czy to jest dobry, do, dobre miejsce. On tam po tej swojej lewej stronie będzie biegał. Nie wiem. Na razie nic tu nie strzela. Nic się nie dzieje. Mamy chyba przełożone spotkanie tajemnic zgłaszania zawodników, przełożone spotkania. To nas nie interesuje w tej chwili. No dobra, zespół jak jest, jak jest. Nic musimy zacząć grać, coś cholera jasne. No teraz co ten hamem, to czuję, że przyjmiemy. Chociaż z tym ustawieniem może coś się będzie działo. jakoś nie, jakoś nie. jakoś nie czuję tego sezonu tym razem, powiem szczerze. Nie wiem, jak poprzedni jeszcze jakoś czułem. No, jeszcze Ronaldo żółtą kartę. Ja pierdyle Kurde, myślałem, że Ronaldo coś tam pogra, ale widzę, że chyba... Chyba nie. Chyba już się nie nadaje. Kurde, druga z rzędu porażka widzę 2 do zera. Kurde, jeszcze tych pucharów od cholery. Ale tu akurat ta porażka, to powiem Wam szczerze, to była do przewidzenia. Na wyjeździe no z zawertonem, to się trochę wiem, że tak grubo dostaliśmy. Pomimo wszystko u siebie, to uważam, że to jest grubo. Właśnie tutaj kurde, o, po tych wyjściach z tego menu, o dopiero trzeba chwilę odczekać, dopiero coś się dzieje. Nie wiem, albo to wina tego update'a, albo po prostu już trochę tej kariery rozegrałem i powiedzmy ten... Trochę tu się coś tutaj zamula. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, nie istotne. nieistotne. Zresztą trudno. Dobrze. Nie zmieniamy dalej składu. Dalej jedziemy. Tak powinniśmy jechać. Gramy znowu na wyjeździe. Tym razem gramy w lidze tej europejskiej. Pierwszy raz wygraliśmy. Trzy punkty mamy. Dobry znak. Może to ustawienie ciągle jeszcze jest nie tak, jak powinno być? Może tych dwóch skrzydłowych trzeba bardziej wysunąć do przodu, tamtych rozciągnąć, żeby lewy grał na lewym, prawy na prawym. Ronaldo no, znowu żółta. Ja pierdyle. No ale dobrze, prowadzimy 2-0. Kurę, to jakoś widzę, te europejskie jakoś gramy. Zastanawiam się je jedno. Mam jednego napastnika na zmianę, a wchodzi obrońca za mamutę do przodu. Czuję, się to? Jakie tempe są zmiany tutaj w tej grze? W tej symulacji? Dobra, zgłaszanie składów. No tutaj akurat wszystko pasuje. Kurde, 15 pozycja. W siedmiu meczach mamy. Teraz, że Chelsea? <grytanie> ja pierdziele. Ale no jaja. Szczęsny powołany. Jując, sobie może jechać. Rozmowy z zawodnikami. Dobra, szczęsny się cieszy. Że broni. No i co teraz? Oj, formacji, a może jakąś własną? Nie mogę, kurna. Mogę spróbować. Nie, moja powinna być 4-3-3, ale to 3 powinno być takie szerokie. To wszystko takie kurna wąskie. Hmm. Ewentualnie 3, 4, 3. Tak byśmy mogli spróbować. O, właśnie. Może przy tym ustawieniu będzie trochę lepiej. Nie, nie, nie. Co, co to było? Robić to. O, takie. Tak, to ustawienie. I teraz Ronaldo tu. Ty, tu. Lewy obrońca Marlon, prawy, powiedzmy, że Marlon, na... Marlon powinien iść siedzieć na ławę, a tu powinien wejść jakiś środkowy pomocnik, którego mamy. Dobra. Nic, kombinujemy, trochę jak koń, koń pod górę, ale coś musimy, musimy jakieś znaleźć dobre ustawienie, nie możemy grać tak, że będziemy co chwilę przegrywać, bo, bo słuchajcie, spadniemy, no znaczy spadniemy, no nie wiem, cholera jasna, no w tej chwili jesteśmy na 15 pozycji, no słabo to wygląda, gramy u siebie z Chelsea, w zeszłym sezonie nam się coś tam udało z Chelsea pograć, w zasadzie wszystkimi wielkimi nam się udało pograć, naprawdę mieliśmy dobry sezon, no Ronaldo, druga minuta, 1-0. Ryda już tam szyi w dziewiąte. Ale dobry początek. Już Ronaldo widzę, że coś tam może pogra. Może pobiega. Może trochę lepiej. Może powinien być bardziej z przodu. Bardziej wysunięty. Może całkiem go na szpicę damy. No na pewno go stać na to, żeby coś strzelić. Przydałoby się w końcu jakieś punkty widzę zgarnąć. Ojej, ale to się... Ja pierdzielę. Trzecia z rzędu porażka. To ja robię w ogóle Ale lipa No dramat No dramat Pff, Strasznie to wygląda Bardzo słabo to wygląda No teraz na szczęście Będą mieli nasi zawodnicy z Ligi trochę przerwy. to Szczęsny, Tytoń Szczęsny, co oni, trzech bramkarzy? No to możemy pominąć, 3 do 0 wygraliśmy. Tam do bramki Kucharczyk, Milik, Rybus. To możemy sobie podarować. Ronaldo zostawia swój znak. Ej, czekaj, muszę to przeczytać. Ronaldo nie miał łatwego startu. przechodzą do tak Znanego klubu. Wow! Wow! Chociaż media nie były przekonane, czy to dobry wybór menedżera hardcore, menedżer hardcore postawił na swoim. Ostatnie spotkanie pokazały właśnie, dlaczego to oni, a nie dziennikarze, kierują klubem. No tak, ale co z tego, jak trzy mecze z rzędu przegraliśmy? Tu jeszcze mamy zawodnik zawieszony. A to tam. To nie ma znaczenia w ogóle. Nie, automatycznie tylko na ten mecz. 2 do 2 Błaszczykowski, obie bramki. Proszę bardzo. No dobra, a my wracamy. Tutaj trening musimy przeprowadzić. Zawodnicy trochę powinni wypoczęci być. Powinni w końcu zrozumieć, co do nich należy, bo jak będziemy tak grali dalej, to naprawdę to się źle skończy. Widzę Magellan Magellan tam powoli idzie do przodu, ale coraz wolniej. Na to 70 będziemy, trochę będzie. Pewnie będziemy musieli trochę poczekać. A mamy cholernie ciężkich przeciwników, bo teraz będziemy grali z Manchesterem znowu United. Musimy zmotywować nasz team. Koniec zawieszenia to akurat jest kadra, to mnie nie interesuje kompletnie. No słabo to wygląda. Jesteśmy już prawie że w grupie spadkowej, zobaczcie. 8 meczach mamy zaledwie 6 punktów. Jeden mecz tylko wygraliśmy. Na 8-1. Drużyna, która zajęła niedawno szóste miejsce, zamiast grać jeszcze lepiej, to gramy jeszcze gorzej. No to jest trochę mojej winy tutaj. Jejka. No Dobra, zespół. Coś zmieniamy? Nie, nie zmieniamy na wyjeździe z United. Z Lechem Poznań zamisowali 1-1, proszę bardzo. Z West 1-1, zwyciężyli z Sutherland. No nie grają jakiejś rewelacji, ale są w czubie i to jest mocny team. Runej tam już też trochę letma. ma. Bale, no tam chodzi. Welbecka mają na zmianę. Kur... O, Welbeck za Runeja. Ciekawe czy... O, jest! Wreszcie, kurna! i ktoś bramkę. No i trzymać ten wynik. Jeden. O matko jedyna, łelbek well ty cioto jedna. No bycie szlag niech ci, kurde, żona. O, szreka urodzi. Oś sz. Czwarta z rzędu porażka. łelbek well wciąż lubiany. <laughs> kurde, zależy przez kogo. Ja pierdyle Opierdziliśmy Welbeka i ja nam łebek well bramki strzela. No dobra, ten jebo, kurwa ostatnio w las. Bramkę nawet strzelił. Coś może z niego jeszcze będzie. No my, a my co mamy? A my gówno ze co będziemy grali. Konferencja prasowa. Co mamy zrobić teraz? No pochwalę za ostatni mecz, okej. Okay. 2-1. Może dostanie się pochwałę, jak dzieci małe, to może coś nas będzie. Ale to źle wygląda. Jezu jak to źle wygląda. Ja już nie wiem, co mam z tym zrobić teraz tak dalej sprawę. Ale widzę, dajemy sobie radę na razie europejskiej. Kurde jest samula coś ta FIFA teraz. E, najbliższego meczu. Musiał być wejść. Dobra, wpuszczę cię. Okej, okay, za mamutę cię wpuszczę. Być może coś cię będzie. O, zobaczcie, widzicie, nic mi kurde nie działa, dopiero w jakimś czasie. Kurde, nie, może wcześniej, bo już. Nie pamiętam. Dobra, za mamutę wejdziesz. Skakuj. Może coś z ciebie jeszcze będzie? Marlon pójdzie z Angelino na obronę. I to jest wszystko. Mamy tutaj 6 punktów, więc możemy sobie pozwolić na mały eksperyment. Chociaż przydałoby się zgarnąć tutaj komplet. Myśmy już mieli, kurde, 9 punktów. Blisko wyjścia by było. No. No, Ronaldo. No. Dobrze. Strzelił bramkę. Okej, okay, w porządku. I kurna, ten cały jebu, jebu. No. Romero trzy... Uy, no kurde, grają. Ej, Bakuna czerwona, musiałeś złapać. O, Ronaldo drugą, ładnie. 4-0. Czemu tak widzę, nie gramy? Kurczę, czemu widzę, nie gramy? Czemu widzę, w lidze nie strzelamy chociaż dwóch bramek? To jedną jak strzelimy, ale zawsze musimy dostać te dwie. Kur. No już jesteśmy, no już jesteśmy pod spadek. Ja pierdyle. Zawodnik zawieszony. Dobra, Bakuna nie będzie mu grać. Moja rola w klubie, okej. Okay. Ostatni mecz, ten jest zadowolony. Jedziemy dalej. Dobrze, West Brom. West Bromwich. I teraz oni są jeden punkt nad nami. To <laughs> wypadałoby coś zagrać. E, tutaj tylko zawodnik, ten cały Bakunat, on jest, on jest usunięty na ten mecz Ligi Europejskiej, więc tutaj spokojnie możemy zagrać. Okej, okay, ten w ataku, cały jebu jebu, tam niech sobie będzie. Strzelił coś, gramy znowu u siebie. Zobaczymy. No zobaczymy teraz, jaka, jaka to jest różnica teraz, bo nie kumam. Myślę, że to całe FC nie jest nic yy, gorsze od tego, co gramy. No właśnie. I bardzo dobrze. Ronaldo strzela 22. Bardzo ładnie. Bardzo fajny Gray. Aleś, ło! Już się przestraszyłem, bo Wallace nam strzelił, zaraz się bramka pojawiła, wyrzał, znowu Ronaldo, dobra. Widzę, że chyba Ronaldo znalazł swoje miejsce na boisku. 3 do 1. Ronaldo znowu dwie bramki. Poprzedni mecz w poprzednim meczu w Lidze Europejskiej też dwie bramki. Więc chyba znaleźliśmy jego pozycję. Chyba. No nieważne. Ważne, że strzela. No dawaj, Magellan. coś podskoczy ci tam do góry. Tak, będzie już. 70. Jest. Oferal, patrz kurna. Kozak. Normalny kozak. Może zacznę go wstawiać, bo powinien zacząć coś grać, bo będzie buczał, buczał, buczał i gówno z tego będzie. No dobra, a my co? Kolejny mecz. Bucharowy. No dobra, skład chyba jest okej. Okay. O chociaż nie. Wprowadzę. Zrobimy małą zmianę. Zrobimy... Magellana bym wpuścił SPD. No dobra, za Romero. Ale Romero musi wejść tutaj gdzieś. Dobra, tutaj niech będzie taki składnik. Niech sobie zagra w tym meczu. Przepieprzymy, to przepieprzymy. Tam w dupie z tym pucharem. To tylko, kurde, tak naprawdę zwiększa nam tutaj zmęczenie w naszej drużynie. Morale zmniejsza. O kur... Chyba Kuna fauluje ostatnio coś. Cholera, chyba nie daje rady po tej prawej stronie. Tam bardziej środka jest bliżej i już, już zaczyna dużo faulować. Ale dobrze. grej w pierwszej minucie 1-0. Ronaldo znowu. Dobrze. Mamute wchodzi. O, zobacz. O, może chce udowodnić coś i strzeli bramkę. E, nie, Ronaldo... Kurde, Ronaldo, trzeci mecz, znowu dwie bramki. Dobrze. No w końcu strzela, to co miał robić? No może, może, może. Jeszcze byśmy to ustawienie dobrze dopasowali już byłoby lepiej. Już byłoby lepiej. Zaczynasz, Ronaldo, mi się podobać. Już zaczynasz grać. Termin zgłaszania zawodników, to jest niepotrzebne. Przełożone spotkanie, niepotrzebne. Bakuna zawieszony, no okej. Okay. Nie czuję się na siłach. A? Makali się nie czuje na siłach. Dobra, tam mamy zmienników, tu możemy coś zrobić. Więc tak, tutaj za e, Mamutę wejdzie na tą stronę, a ty całkiem się zamienisz i tu wejdzie Kalwet, odpoczniesz sobie całkowicie. Bakuna, no tutaj nie powinno być problemu, bo środkowych obrońców jakiś mamy, okej. Okay. Hmm, nawet bym to tak zrobił. Marlon na tą stronę, a tutaj tak zrobił. OK. I tu wpuścił. No dobra, mi będzie tak. Albo tego Jonesa całego. Może też powoli, niech tam kurę czuje się w składzie troszeczkę. Niech jeździ na mecze, a nie tylko ogląda w telewizji. I tu by się przydało zgarnąć ponownie trzy punkty. I to by świadczyło o czymś, że powoli wchodzimy na tory, bo. Widzicie, drużyna ma potencjał. Dobre wyniki robimy, ale kurna gdzieś tam czegoś... czegoś brakuje. No właśnie, kur. Kurna, czegoś brakuje. Ronaldo, dobra. Ostatnio pod tej bramki strzelasz. No to pokaż teraz klasę znowu. Tylko, że kurę po tej prawej stronie tam nie ma. Zawodnika jest mamute. Mamutę chyba się nie nadaje na tą stronę. Halbert wchodzi do przodu. O! O Mamute jednak udowodnił. Z prawej strony! Kurna, no nie wierzę. No normalnie nie wierzę. 81 minuta przychodzi, no od razu syndrom. Chyba to był FIFA 14, jak się nie mylę. Ostatnie 10 minut i zawsze moja drużyna traciła bramkę. Jak bym się nie podniosło! Co za badziew. Dawaj do góry poziom. Tak jest, ma 83 już. No i bardzo ładnie. No co za syf! Się w głowie po prostu nie mieści. No znowu i znowu i znowu przegrana. Dobrze, w tej lidze europejskiej będzie dość spokojnie. Mamy 5 punktów przewagi nad kolejną drużyną. I teraz byśmy wygrali. To na pewno już wchodzimy. Już mam nadzieję, że wejdziemy. Te drużyny nie są jakieś rewelacyjne. Koniec zawieszenia, dobra. Bakuna wraca do gry. Moja rola w klubie. Dobra, ten odpoczął. Ten już wraca, dobra. Spokojnie, spokojnie. Musimy to wszystko przeanalizować teraz. Suarez nie może grać na 4. Cztery... U, cztery miesiące. Nieźle. E, ok, mamutę wracasz teraz z powrotem tutaj. Tutaj zamianka poszła. Calvert do budy. Marlon z tej strony, Angelino zamiana z nie, bo dalej ma czerwony, więc w sumie odwołajmy to, No bo dobra, takim ustawieniem zagramy, niech będzie. Tu jest OK, Ronaldo jest OK, Gray, Magellan, 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 Romero nie wejdzie, to mogła też być przyczyna. O tym kompletnie zapomniałem, że on tam jeszcze ciągle jest na tym boisku, ale okej, okay. trochę sobie pograł, zawsze do przodu. To w sumie tego Magellana na ten mecz mogłem wypuścić. Dawaj go to wypuścimy, niech se gra. To się nie zaszkodzi przecież, nie? Niech sobie chłopak potrenuje, mamy 5 punktów przewagi. No, zaryzykować możemy. Zawsze chłopak się trochę ogra. Gramy na wyjeździe. No dobra. W tym wyjeździe gramy w zasadzie kiepsko, bo nic nie wygrywamy. No oni z nami przegrali ostatnio 3-0, więc no liczmy, że u siebie, no niech będzie też remis. Punkt, punkt mi wystarczy. Nie będę narzekał. Dobrze by było. Tam inne wyniki. Muszę obserwować. Warszawa, Legia, 1-0 w Tytema. FC KM prowadzi 2-0. John za Ronaldo i mamutę w 89. Przypieczętował nasz awans. No dobrze, okej, okay. chociaż ta, ta liga tutaj tak aż bardzo mnie nie cieszy, bo, bo w lidze normalnej mi nie idzie. Więc średnio 14 pozycja w zasadzie słabo bardzo, ale okej, okay. chociaż tam jakaś kasa wpadnie. I teraz tak, kilka maili mamy, zawodnicy nieobecni, trochę jest powołanych do kadry, zawodnik zawieszony, Angelino, no dobra, to akurat nie ma problemu, trenerze mogę mieć prośbę. No może gdzieś tam na jakąś głęboką rezerwę, na jakąś głęboką rezerwę musi się wprowadzić, Crystal Palace, krem jako gospodarz. Dobra, wprowadźmy cię tutaj. Magellan, ty już sobie trochę pograłeś. Starczy ci. Bakuna na prawą stronę. Jones na razie wypadł. Marlon, dobra, Marlon z rezerwy wejdziesz. I ty byś chciał... No, za Magellana nie będzie. Ale jak będzie w drugim, znaczy w drugim, będzie w rezerwie, to on i tak będzie zadowolony, że w ogóle mógł pojechać na mecz. Przynajmniej tak było wcześniej. No dobra, spójrzmy sobie na tabelę moi mili, bo tak to wygląda w tej chwili, że jesteśmy po 11 kolejkach, przynajmniej my mamy 11 kolejek rozegranych i mamy 9 punktów, jeżeli byśmy teraz wygrali, no to mamy szansę dostać gdzieś ten środek, tam gdzie Arsenal widzę, widuje też nie najlepiej, City, uu, City, ale City spadło, kurde, jeszcze niedawno mieli tam wysoką pozycję, Chelsea jak burza, chociaż Liverpool, Manchester United dobrze im tam depczą po piętach, więc... To trochę w zasadzie, jak wygra, też będzie dobrze. No nic, tym razem chyba bez nas tam będzie się działo, chyba, że jakąś końcówkę będziemy mieli znowu magiczną. O, Ronaldo. Nastrzelał trochę, nastrzelał i koniec. I już mu się znudziło. A, kurde, Ach, Kurzyłem drania. Strzelił w 15 minucie. Co z tego, jak zaraz dostaliśmy bramkę? Ale dobra, jedną strzelił, to jeszcze drugą strzelił. Czekajcie. O, jebu wchodzi. Jebu, jebu. Jebu dobry jest. Grey. Bardzo fajny grej. Super. No kurde, wygrać to panowie. Nie stracić teraz bramki w ostatnich 10 minutach. Dobrze. Dobrze. Manchester City wygrywa 4-1. No, o, się chyba przebudzili. Super. No, już mamy 12 punktów. 12 pozycja i już. O, ale tam się zrobiła przerwa. Zobacz, jaka ogromna. A nie, nie, widzicie tabelę jeszcze, no tutaj pod tą moją głową, mogę się lekko odsunąć, nie, to głowę w tą stronę muszę wziąć, to widzicie teraz tabelę, tam Arsenal ma 13 punktów, my mamy 12, tam już jest przerwa, bo tam Crystal Palace 19, już kurde. No dużo tych punktów mają, przewagi. A spokojnie, coś się nie robi. Zobacz, jubu, jubu, już wykończenie. Idzie w górę, Magellan trenuje. Ale coś ten Magellan, coś to wolno ci idzie koleś. Coś słabo trenujesz. O! Kadra znowu, towarzyskie. No, towarzyskie to mam trochę wylane, tak szczerze mówiąc. Turcja, Egipt. Jeden, jeden. Teraz tak, tu trzeba znowu trening przeprowadzić. Jak dobrze pójdzie, to ten Magellan może... O, teraz same A powpadały, No, teraz tak. Jak dobrze pójdzie, ten Magellan do końca sezonu będzie miał ze 73 overall. Ten cały tu jubu-jubu będzie miał może ze 76. A to może tam że nie będzie. Coś jeszcze z nich zrobimy. O, kolejny na ten mecz tylko. Lewy numer 39, co to w ogóle za numery jakieś są? O, 4-1, ale za lewy nic nie strzela. Rybus co chwilę, Kucharczyk, Milik też tam strzela. Ale tak to kurde nic. No dobra, wracamy do ligi, to co nas najbardziej interesuje w tej chwili. Oferta prowadzenia kadry narodowej, Czechy. Ale przecież ja już mam kadrę. Nie same. Polską prowadzę jest ok. I co jeszcze mam? Aha. Polska. No, akceptujemy ofertę, oczywiście. miałem z Polską. A co, chcą przedłużyć, tak? Czy jak? A ja nie wiem, co się stało tutaj. Krychowiak, dobra, kontuzja. To też Baszczykowski, to wszystko Polska, nie Kante. Kante żółte kartki. Dobra. A, pozostaje w kadrze. Ha, po prostu musiałem przedłużyć umowę. No właśnie się coś dziwiłem, coś mi tu nie pasowało. Dobrze. Lester, Lester. I co teraz? Kante, teraz tak. Kante zawieszony, więc tutaj może wskoczyć. Właśnie... Bo nie. Tobie damy zagrać. Ty tak cichutko tu siedzisz. Magellan. Tego kurna całego Warburtona 48... Ja się muszę tego dziada pozbyć, no przecież to jest dziura totalna. Mi jest niepotrzebne, bo go wezmę gdzieś na wyborzeczenie, wywalę, nie tam siedzi. Z 10 lat, może wróci, będzie miał z 52 overall. <grym> będzie piłki podawał. Marlon, Marlon, nie, ty musisz wrócić do gry. Dobra, reszta mi pasuje. Na wyjeździe. Na wyjeździe wiecie co będzie, nie? Wtyte. No. no. Może jeszcze nie tak źle. Tylko tu zaczyna się końcówka i tu w końcówce gram jak cioty. No dobra, 0-0, no okej, okay. punkt jest. Punkt jest, ok, czyli nie najgorzej. Znowu gramy w tej lidze całej, ale tu możemy wprowadzić kilku zawodników eksperymentalnie, to nie zaszkodzi. Możemy tam młodym dać pograć. Tu akurat wielkiego problemu nie powinno być, nawet myślę, że ten Magellan tam będzie mógł teraz ciolać jak kuragan! Konferencja prasowa, tutaj naszą drużynę pochwalę. Mimo wszystko w tej lidze europejskiej, ale naprawdę dobrze. kantem, może wrócić na boisko. O, Magellan w końcu zadowolony. No i super, to mi się podoba. 17 lat, no z niego coś można jeszcze zrobić. No taki głupi nie jest, coś tam prezentuje ze sobą. 12 punktów mamy, no pewny awans, więc możemy się pobawić trochę. W zasadzie to cały keln to też ma no, prawie że pewny awans. Dobra, więc teraz tak. Ustawmy sobie tak. i tu może zagrać sobie, nie ma problemu. Angelino zmiana. Bakuna również. Tutaj Ju wejdzie. Kante może wracać do gry za Calverta. Kante, Kante wskakuje, ale nie. Kante nie jest potrzebny. Kante może ze zerwy wejść. Można to tak zostawić. Jebu, jebu, dawaj do przodu. Mamute. Nie tak, o oh jest. Mamute. Hmm. Magellan. Magellan z Romero. Ten cały Fofana czy jak mu tam też może zagrać sobie w tym meczu. Ty ja tak teraz tak patrzę my bramkarze nie mamy, nie? Drugiego. Jak kurę drugiego. A nie mam. W że nie mam. Ooo, Jones. Dawaj, Jonesa też prowadzimy. Niech zagra sobie na środku. No okej. Okay. To możemy sobie przegrać akurat to spotkanie. Kolejne zresztą też możemy przegrać. Tylko że tutaj jak przegramy... FC Koniec jeszcze nas może objechać i wtedy będziemy z drugiej pozycji startowali, to tak kurde nie wiadomo czy to będzie dobre. Możemy trafić na mocniejszą drużynę, a możemy też trafić na lepiej nam sprzyjających przeciwników. No właśnie, przegrywamy 1-0. Jones. Żółta. Mamuta. No właśnie. O, no, ten mecz przegramy prawdopodobnie. Ten skład jednak nie jest taki, jak powinien być. No ale okej. Okay. To był eksperyment. Wprowadziłem tu paru zawodników, sobie zagrali. Ktoś tam podpoczywał. Trzeba też uważać na kontuzję. To jest bardzo ważne. Dobra, no, no, przed nami liga. Liga. No ten Bakali cały, kurde, muszę wam powiedzieć, że gówno gra. Coś czuję, że on może być do wymiany, bo on kompletnie w ogóle, w ogóle bramek nie strzela. W ogóle jakby się nie nadawał do tej drużyny. Koniec zawieszenia. Dzięki, trenerze. Patrz, ten zadowolony. Zagrał jeden mecz. Jaki kurde. W wzięty. I tak sobie myślę, czy czasem mamutę za niego nie wejdzie. Ten cały kur na bakali. No, no nie, no nie gra. No nie gra to co powinien. Tutaj trzeba takie zmiany zrobić, to już jest liga. Tu nie ma zabawy, naprawdę nie ma zabawy. Tu trzeba to zrobić jak należy. Jeszcze napastnik będzie, a nie, napastnik jest tutaj do zmiany. Tu jest ok. Bakuna przecież z prawej strony może grać. Co ja w ogóle tu wyrabiam? Bakuna, Bakuna, Bakuna za Marlona. No dobra, to Marlon tym razem znacznie z ławy. No, z Liverpoolem, z drużyną, która jest w czubie. Co nie znaczy, że nie jest do ogrania. Gramy u siebie, u siebie gramy dość przyzwoity futbol. No i ten skład mamy troszeczkę, powiedzmy, bardziej pokładani niż na początku. No ale kurna, no nie no, nie jednak. Z tymi jednak topowymi drużynami coś nie idzie nam w tym sezonie. Kurna nie idzie. 2-0, City 5-0. Ja pierdziele. Oh. Nic. Sezon jest kompletnie na straty, moim zdaniem. Ja już takich większych szans, nadziei nie widzę, to coś mogli zrobić. Aj, temu prawie level podskoczył, ale... Prawie. Nic, w, tej, w tym odcinku dojdziemy do 20 kolejki. Miejmy nadzieję, że do tej 20 kolejki coś nam się tutaj wydarzy na tyle ciekawego, że tych punktów podłapiemy, bo... Jeszcze kontuzja na treningu. Napierdziel Ten cały Fofana chce... No okej, okay, możecie sprzedamy w oknie transferowym, spokojnie, może jeszcze złapiemy jakiegoś zawodnika w miarę sensownego. Teraz tak, Angelino, ty wypadasz, ale akurat tutaj to się nie martwię, bo jest Marlon, więc tutaj mamy zawodników. Jones, możesz skoczyć. Mamutę. Cześć, no dobra, tylko bakali prowadzę z powrotem. Jesus. Żeby wygrywać jak raz kiedyś, cokolwiek. O matko. Jezak to jest gruz tutaj. Ronaldo coś już strzelał. Coś próbował. No! Jak zaczynam o nim gadać, to w końcu bramki strzelano. No i pięknie w 45. I w 46. wpada bramka. No dobrze, 2-0 było. To jest 2-1, i utrzymać to. Panowie, trzy punkty zgarnąć. O! W końcu! Trzy punkty. Wow! W końcu pierdzielone dziady zgarnęliście trzy punkty. Dobra. Idziemy dalej. No właśnie, tu mamy dwa punkty przewagi. Musimy uważać, bo możemy z drugiego miejsca wejść. Ach, chyba, no nie wiem, może to jej tam bez różnicy jest, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby, jakbyśmy awansowali z pierwszej pozycji. Jakieś maila mamy. Kura zawieszony. Kurde, też łapie tych kartek od groma. A nie, Makuna już może grać. Angelino, no dobra, taki skład chyba zostawimy jak jest. Chociaż... W ogóle to taki przestój po tym menu, nie mogę nic zrobić. Mamutę jednak wprowadziłbym. Jednak, dam mu zagrać od razu, od pierwszych minut. Dam mu zagrać, może coś pójdzie. Zgarnąć te trzy punkty, albo nad punkt wystarczył. I spokojnie powinniśmy z pierwszej pozycji awansować, ale na no, wszelki wypadek. Trzy. Bo by dobrze. Gramy u siebie. Gramy z najsłabszą drużyną naszej grupy. Oni tu mają remis, porażka, remis. No i bardzo dobrze się zaczyna kantę. Druga minuta. Jeszcze tam ktoś powinien strzelić. W takich meczach powinni nasi, kurde, trenować sobie, rozstrzeliwać się. Bo jesteśmy jednak mocniejszą drużyną, nie oszukujmy się. No, jebu, jebu. Ten wchodzi, to, to jest mój kozak. No, 1-0 na razie, chora, jasna. O, Jones wchodzi. Jonesa mute? No, Conor w 83, dobrze, jebu tam wszedł, bo. <gryw> o, ja pierdyle. Nic, z pierwszej pozycji awansowaliśmy. Ok, fajnie. No, ten Bakali w końcu kiedyś musi strzelić. Przydałoby się. W tej chwili po, słuchajcie, 15 kolejkach, więc prawie po połowie, prawie 19 to będzie połówka. Jesteśmy, co? 15 meczy. 4 wygrane, 4 misje, 7 porażek. Minus 6. Słabo, bardzo słaby sezon mamy. Liverpool w zasadzie może teraz Chelsea minąć, jak wygra, więc Liverpool i jak Huragan. Bardzo dobrze grają. Przełożone spotkanie, przełożone spotkanie. Nagrodę no z turnieju, właśnie, co dostaliśmy? Bańka 7, tak, dwie bańki prawie. Kurde, żebym teraz błędów nie robił. Liczymy zera, raz, dwa, trzy i tu mamy trzy, to jest bańka 7, bardzo ładnie. No to już mamy tam chyba za sprawie 8 baniek, będziemy mieć na, na transfery. Jak się nie mylę, tak, prawie 8 baniek. No przy 68 tysiącach na pensję, zawsze możemy to sobie jakoś zmienić. Dobrze, gospodarz Cardiff. Co możemy teraz zrobić z naszym składem? To musimy zrobić, że musimy bakunę wywalić. Znowu, cholera, z tymi obrońcami się coś tutaj dzieje. Eee. Hey. Angelino. Kontuzja. Fejs. Dobra, ty wskakujesz. Mm. Tak, zrobimy. cały. No trochę zmęczony jest cholera jasne ale dobra, z rezerwy jak wejdzie, to chyba da radę. Trochę zmęczony ten mamy skład. On tam u niego zatrzymało się dość średnio, widzę. Skartiw na własnym boisku. Ronaldo, w tym meczu widzę, że strzelasz dwie bramki. Patrzcie teraz. Mourinho, FIFA 16. Ronaldo strzela dwie bramki. FAK! Fuck! Tak fuck, leczyłem po cichu. Padła siedemdziesiąta ósma minuta, wypadła ta bramka na jeden, jeden mówię, no teraz do końca, teraz na pewno ktoś łkuje. Ja. Powiem wam szczerze, kurna, zmęczony jestem tutaj myśleniem, co tu teraz wykombinować, żeby to było dobrze. Jakie to są patafie... Ale jakie patałachy! O, Agelan poszedł w górę znowu. No dość szybko tam, kurczę, odrobił. Jezu, jakie to są patałachy. No nie niemiłosierne. Co my tu mamy? Koniec zawieszenia. Zawodnik to za Marlon zawieszony. Znowu broń. No dobrze, niech będą zawieszani tam, jeszcze tych obrońców mamy na wymianę e FACI za Marlona. Na tą stronę może pójść bakuna, bo on tutaj już wróci. E Ten musi odpocząć w końcu. Zmęczony jest jak cholera. Nie ma siły. Dawaj tego Bakali też, nie, już on już ledwo tu biega. A, słaby jest, nie nadaje się. No nic, tak zagramy i tyle. Trudno. Kurde, jest. jest ne. Myślałem, że będzie z niego lepszy ten napastnik, ale tam na. Kandupy. No dobrze, gram jako gospodarz z kalwertem na ataku. Wow, może coś strzeli. <grym> może. Nie przegrać. Byłoby dobrze. O! Iż mam utekur na 1-0, bardzo dobrze. Może mi tak źle. No, trochę zmian Jones za Calverta. Ja nie kłam tych zmian w tej chwili. Ale 1-0. Można? Można. Ale to nic mnie nie cieszy, bo widzę, idzie po prostu tragicznie. W Lidze idzie po prostu tragicznie, i tutaj sobie nie mogę poradzić. Mam kolejne maile, tam koniec tych zawieszeń i tak dalej. Pięciu zawodnikom kończą się kontrakty. Ok. Jakie tam było? Jak tam było napisane? A, każdy zawodnik, który skończył 23 lata i kontrakt własny zamiń w pół roku, może negocjować z innym klubem. A, dobra. Mhm. Mm Weźmy sobie tutaj, ustawmy, kto tu jest. Malony nie zależy mi kompletnie. Yu Yang, nie zależy mi kompletnie. Barnebyni Bramkarz. Hmm. Hmm. Nie zależy mi kompletnie. Ten Romero, no może, bo jeszcze mógłbym go spróbować sprzedać jeszcze za jakieś pieniądze. No dobra. Na 2 lata dajmy. 52 tysiące. Zawodnik, ważny zawodnik, powiedzmy, albo zmiennik, ważny, nie wiem. Marża powiedzmy, bo jeszcze z niego coś może będzie. mało mi niepotrzebny, Yu-Yang, to no, wszystko jest gówno warte. No ten jeszcze. No to weźmy na 3 lata. Dajmy mu 32. Zmiennik. No dobra. Reszta. Nie, tu koniec zawieszenia. Skład. Dawaj ich tu. No, trochę wypoczęli. Marlon może wracać do gry. Dawaj go tu. Jebuch teraz zagra z tej strony. Tego patafiana damy na rezerwę Ronaldo, Mamute, Kante, Romero. Tu do środka nie bardzo kogo mam dać. Fejsi tutaj musi wskoczyć za manę. Angelino ciągle kontuzja. Gówno z tego wielkie jest. Oj, słabo to wygląda. Ja już się będę cieszył, jak zdobędziemy punkt. A to jest drużyna, która ma same porażki, nie strzeliła bramki od minimum trzech meczy. A nam oczywiście strzelą. No, no może nie. <grym> Dobra, Jemu, pięknie 1-0. Jeszcze Ronaldo, żeby poprawił, będzie 2-0 i 3, i, będzie. I już po sprawie. Jak w pierwszej powie 2-0, to już po sprawie. No nie było 2-0. Ale jest teraz 2-0. Bakuna strzela w końcu. Bakali wchodzi. O, Marlon 3-0. Nooo. No na wyjeździe, no w końcu, a kurde jakiś ten Hurtado musi przejść. Nasza obrona jakaś jest kulawa, gramy trzema co prawda obrońcami. Być może ta obrona jest za bardzo kulawa, może Szczęsny tam kurę nie łapie jak powinien. Zajęty jest bieganiem za dupami, czy tam cholera wie co on tam robi. Dobra. Okej. Okay. Idziemy dalej. Uuu. Nie odpowiada ci, proponowana rola w zespole. Ty jest mi pitolił tutaj. Co ty będziesz mi tu pitolił? Będziesz z minikiem. Dam ci kasy więcej. Dam ci cztery dychy. Dwa lata. No, jak się teraz nie zgodzisz, to też wypad niepotrzebny będziesz w ogóle. Zawodnik wraca po kontuzji, ale to z Angelina akurat to jest niepotrzebne. Szef, ja myślałem ostatnio o swojej przyszłości w tym klubie i zdecydowałem się, że nie chcę przedłużać kontraktu, to czekam do końca i zmienię klub. Okej, okay, w porządku. Nie będę cię przekonywał do tego w ogóle. Chcesz zmieniać klub? To zmienisz klub jakiegoś innego zawodnika. Albo nie! W oknie transferowym ci opierdzielę! No jak? Dobra. Ustawmy sobie skład. Nie no, tu wygląda wszystko dobrze, bo ten tylko wraca po kontuzji, ale to jest niepotrzebny mi. To wszystko wygląda tak jak powinno. No dobra, Southampton. No, po zwycięstwie na wyjeździe 3 do 1. Dość obiecująca jest ta forma. Może coś jeszcze z tego będzie. No! Ronaldo. A ten Ronaldo akurat ten bramek strzelił trochę nam. Trzeba muszę zobaczyć. Ja po, po, po tych 20 kolejkach sobie przejrzę statystyki mojej drużyny. Ale wydaje mi się, że Ronaldo jest najlepiej. E, najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem mojej drużyny. O! Ronaldo. Druga brameczka. Nie gra źle, nie gra. hat jeszcze nie było, ale... Ale ładnie, 2 do 0, strzela bramki, strzela. No kurę z Messi miałbym w ataku, ja pierdzielę. Mógł być Saigon. ja tak zjarałem to. Tak spierdzieliłem. A mógłbym mieć ich obu, ja bym się postarał. No dobra, co tu mamy? Ej, ten idzie kurna w górę, idzie, idzie. A tu łapie. Nie jebu, jebu jeszcze będzie, jeszcze z niego kozak będzie w tym sezonie. No, a przed nami odrzucona. Te kontaktu rzucona jednak. A ty mam cię gdzieś. To ci też sprzedam i tyle. I będzie pozamiotane. No chcę to wywalić wiadomość. Kontuzja zawodnika. Kto teraz? Mamutę? Mamutę, dwa miesiące. O, Świetnie. Kocham tą grę! Lobo, ty byś chciał grać. się parowo jedna nie myta. Oh. No to dobra, Jebu, wracasz na swoje miejsce. Bakali musisz zacząć grać. Kurwa, kalipa. Dobra, Lobo, na ten jeden mecz, mogę gdzieś za kość tutaj podrzucić. Ale bieda. Kurwa, nie dość że ledwo gramy to jeszcze taka bieda, O Jezu, ale ten sezon. O Jezu, jaki to jest ciężki sezon będzie. Ale ta pozycja, no kurwa, nie jest tak najgorzej. No złeszkam teraz. No teraz jest będzie, teraz jest w dupę, no teraz jest w tytę totalnie. Zobaczcie. Nie stracili bramki żadnej od trzech meczy. 4-0, 1-0, 1-0. Skromnie, ale wygrywają wszystko. Nie stracili żadnej bramki, więc. A 1-0 sprowadza, Tyle, tyle w temacie. Ale może Ronaldo kuje. A! Kurna bakuna! Pięknie, jeden, jeden. Można, można. Jednak. No, dawaj, Wytrzymać to. Kurna, jest punkt. Jest punkt! Jest punkcik. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Po 19 kolejkach mamy 24. Jeszcze tak, Crystal Palace tam na 5 punktów. No tam było chyba 7, mieliśmy już straty do nich. Więc nie jest może tak najgorzej. No, Cardiff teraz, na no, wyjeździe. Nie czuję się na siłach. No ten się nie czuje na siłach. No koleś, no kurna. O! Kto ma grać, kurna? A co ten niebo jeby też myślisz, że ma siły? ja pierdyle dobra Calvert nie wejdzie, ale tutaj nie ma już kim grać. Młutek kontuzja. dobra Angelino skakuj tutaj. Ewentualnie Kante mógłby pójść na atak, albo nie nie tu nie Kante, nie no jest środkowy, to już Bailey pewnie by tam poszedł. Zrobimy tak, taki sobie mały eksperyment, Calvert Tutaj wskoczy. O! Taką, taki mały eksperymencik zrobimy. No, ostatni mecz tego odcinka, kochani. Całkiem mieliśmy ostatnie te parę meczyków całkiem dobrych. Gramy w kratkę, ale gramy no, poniżej oczekiwań, oczywiście. No nie oszukujmy się tutaj bez rewelacji. Na wyjeździe. Kurde, nie liczę na żaden sukces. No, ale punkt, punkt. Dobry będzie punkt. Jesteś w miejscu, a zdobyć punkt. Ronaldo 1-0. Pięknie do szatni. To musiało ich zaboleć. Zwłaszcza na własnym boisku. Angelino wchodzi z kontuzją, ale on może grać. Może grać. Ostatnie 10 minut. Trzymajmy ten wynik. Trzymajmy ten wynik i zgraniamy trzy punkty w tym składzie. Pięknie. Pięknie. To było coś moi mili. I to mi się podoba. A przed nami będzie już kochani oh. Birmingham City. A to kolejny puchar. O Jezu, ile mam wiadomości. Fejsie, wow. Facey, w klubie. Doszły do nas informacje, że jest niezadowolony ze swojej sytuacji. Daje pan wyraźnie do zrozumienia, że zawodnik jest panu niepotrzebny. W związku z tym zdecydowanie doradzamy sprzedanie go. Ponieważ jego pensja jest dość znacznym obciążeniem. Okej, okay, zobaczymy. Przyszłość klubie. Całe Fonfana też chce. Dobra, okej. Okay. Zawodnik wraca z pożyczenia. O! Oh. Muszę go zobaczyć teraz. Kolejny wraca z pożyczenia. A, ten szafi cały. No dobra. Nagroda dla menedżera. Menedżera miesiąca. A jedna, widzicie, mielibyśmy dobry, kurde. Ten okres teraz. Szkoda, że za to pieniędzy nie ma. Ważne informacje o rynku. Dobra i kontuzja. Trzy dni, Marlon. To jeszcze nie jest tak źle. Okno transferowe otwarte. Otwarte. I dzięki, trenerze. Ok. I tu będziemy pomyśleć, bo okno transferowe mamy otwarte. Jak zobaczymy, sobie na nasz. Kalendarz, będzie ono trwało co prawda tylko przez miesiąc, ale coś możemy wykombinować. W tej chwili mamy około 8, 8 milionów, mamy, możemy przeznaczyć na zakup zawodników, ale czas sprzedać też zawodników. I od razu mówię, że tak, tego musimy wystawić. Forma dobra i tak dalej. Jest kurde dość przyzwoitym zawodnikiem, ale to już jest nie to, co powinno być. Dodaj do listy transferowej. Już go dodajemy. Też dodamy. Yy... E Renalda, wartość jego podskoczyła, chociaż. Właśnie jak to wygląda. Wartość jego wartość u nas w naszym klubie podskoczyła. Ale on dobrze gra. A, my go kupiliśmy, nie? Za 40 milionów. Aleśmy głupoty zrobili. Magellan, Bakuna, FO. O. No niewiele warty jest, ale dodaj do listy transferowej. Jego też możemy dodać. Kante jest warty. Grube pieniądze. Ten wrócił cały. 56 overall. No, no to żeś tam się nie wytrenował. Bramkarz, Bakali. Jones to tam gówno warty. Ten następny wrócił to jakieś patałachy to są totalne. Tego warbutona to tego to trzeba w ogóle dać do wypożyczenia. Dodaj do listy bo na krótki okres. Tych też daj, Nie, tego nie. Czekaj. Nie, dobrze, tego chciałem dać. Da, dawaj, doj... na krótki okres. Nie wypierdzielają. Na krótki okres. Tam jeszcze gdzieś jeden był, nie? To jest na liście transferowej, dobra. Jeszcze ten cały jakiś alb, o właśnie tu jest, ten albandi. Niech wygina, na rok nawet możesz iść, w cholerę chcesz. Dobra, to by było tyle, więc będziemy musieli pokombinować sobie, moi mili. Coś trzeba będzie na pewno zrobić tutaj w tej drużynie. Coś tutaj nie tak gra jak trzeba. Nie, nie jest może jeszcze źle tak. Nie ma tragedii, nie oszukujmy się. Nie ma tragedii, ale... Ale... Ale właśnie. Nie jest to, co powinno być. W tej chwili jesteśmy jak sobie... Właśnie, z tych zawodników zobaczymy... Nie, mieliśmy zobaczyć naszej drużyny. Mieliśmy zrobić sobie zespół i tu mamy e, raport właśnie. Raport. I teraz tak, bakuna, jak na razie w 33 meczach. Zobaczcie. 5 bramek, 5 asyst. 10 punktów. Świetnie. Świetnie, jak na grającego z tyłu. No, tutaj jest zero totalne. Marlon 2 bramki na razie. Sobie, ten tak sobie. też 6 punktów. Jak na środek tyle warty. Ale nieźle. Romero. 4. Gray proszę bardzo. Grey. Kurde, jak muszę go jednak więcej wprowadzać? A nie, ona, bo gra cały czas. Osiem <laughs> bramek, sześć asyst w 37 meczach, świetnie. O, tu jest piękny asystent. Ten kurde, dobrze. Forma w miarę jak na razie, ale 12 asyst Świetnie z tej strony. Ronaldo, zobaczcie, w 32 meczach 14 bramek. I dwie asysty, to jest jednak zdecydowanie nasz najlepszy strzelec i nasz najlepszy zawodnik, chociaż ta forma, ta wartość jego w ogóle, ten cały wskaźnik, ten overall już idzie w dół, ale ocena 7-0, całkiem niezła. W, pucharze, w tym pucharze Capital One ma aż 7, 70 notę, więc nieźle. Jebo! Jebo świetnie, pięć bramek, bardzo dobrze. Magellan jedna asysta, a jednak, proszę bardzo. No tutaj jest nic, tutaj mało, mało. O, tutaj Fejsi jeszcze jedna, jedna bramka była. No i tu w zasadzie ten bakali cały, zakarla, skarga. Baka... O, właśnie, tego muszę sprzedać. O, właśnie, morale niepewny. O, tego muszę sprzedać. Ja go kupiłem za tyle pieniędzy, a to gówno gra. Nie nadaje się. Właśnie, o, tu jeszcze ktoś strzelił mamutę przez dziesięć bramek. Właśnie, ciebie muszę opierdzielić. Dawaj go, zaraz go wystawimy. Na transfer. Jest ten cały. Był tam już czy nie? Jest tutaj. No 15,5. Może coś z niego będzie. A taki, kurde, ma. Zobaczcie. Takie świetne ma. Staty. Eee, dodaj do listy transferowej. Zobaczymy. Może to się po niego odezwie, kochani. Więc tak to wygląda w tej chwili. No, no, no gramy, no średnio. No, nie jest najgorzej też tam, ale no. no brakuje. No, brakuje troszeczkę jednak. Brakuje ja liczyłem, że jednak tam będziemy koło tej szóstki, coraz piątki, szóstki, tam będziemy oscylować gdzieś w, w tych pozycjach, a jednak tu wychodzi na to, że jak będziemy w pierwszej dziesiątce, to będzie sukces w tym sezonie, no ale no, tak wychodzi, no, raz mamy lepsze sezony, raz gorsze, jak wiecie w prawdziwym życiu, w prawdziwym futbolu też Manchester United kiedyś był na topie, teraz słabo, ledwo w pucharach, znaczy ledwo te puchary walczy, bo w pucharach, że zagra, to, to nawet nie wiadomo czy w ogóle zagra, ale walczy, <grych> ale raczej nie, a taki Lester na przykład sobie teraz rządzi więc, więc mówię, no to jest, to jest różnie I my też tak na razie po malutku próbujemy zrobić sobie tą markę w Barclays Premier League i ten drugi sezon znowu jest taki na przetrzymanie no może nie na przetrzymanie, ale powiedzmy żeby nas nie wyrzucili z tego klubu mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą i w kolejnym sezonie zbudujemy jakąś lepszą markę może już, już może będzie lepiej to było na tyle kochani to mam ja, mi. pamiętajcie tysiąc wyświetleń i znowu odcineczek dla Was leci, ja oczywiście jeszcze raz serdecznie, bo nie podziękowałem na początku, więc nie jeszcze raz, a, a serdecznie dziękuję za kolejne, znaczy kolejne, te ostatnie tysiąc wyświetleń i sporo łapek w górę, tam nie wiem, czy jakieś dóby, nie patrzyłem, nawet nie pamiętam już za ostatni odcineczek, więc zapraszam, zapraszam, kochani, oglądajcie sobie, jak seria się podoba, lajkujcie, jeżeli nie, w dół, ale napiszcie, co Wam się nie podobało, jeżeli macie jakieś rady, transfery, a już nazwisk raczej nie piszcie, bo ja sobie tam przeszukam same nazwiska, już coś tam sobie znajdziemy, tak czy siak. Co myślicie? Jakie ustawienie, jak to zmienić, jak tych zawodników poustawiać, może coś, coś, coś weks jakiś eksperyment zrobić, nie wiem, coś trzeba pokombinować. Chociaż w ataku widzę mi się, wydaje mi się, że to ustawienie jest w miarę sensowne, bo tam Ronaldo sobie strzela bramki, mamutę, ten cały jebu, jebu, tak go tam zjemy, też sobie radę daje, więc nie jest najgorzej, tego bachrego jak wypierdzielimy kogoś, za niego wstawimy tam, a może kupimy dwóch zawodników, jakoś takiego 80 osiemdziesiątoweral gdzieś tam na tą prawą stronę i jeszcze kogoś tam do tyłu się uda kupić. Za tą kasę, za tą resztę, jak nie to się jednego gwiazdora kupi i I też będzie dobrze. Trzymajcie się, kochani, serdecznie do kolejnego odcineczka. Hejka!